Witajcie czołgiści, dzisiaj obejrzymy sobie 2000 bitwę gracza Jerry Bro Burgers. Na początku obejrzymy sobie trochę jego statystyki, później przejdziemy do bitewki. To by było na tyle, jeśli chodzi o statystyki kolegi. Oczywiście jest to Polak z klanu Jazz. Teraz przechodzimy do wyboru pojazdów. Kolega wybiera Kometa, standardowy pojazd, brytyjski Med. Ja wybieram premiuma amerykańskiego T23E3, którego dostałem w jednej z moich otwartych legendarnych skrzyń, na które trochę tych kuponów już wydałem. Ale ogólnie, jeżeli porównywać to, co wydałem, do tego, co dostałem, to powiem wam, że wyszedłem jak najbardziej na bardzo duży plus. Teraz przechodzimy do bitwy. Jesteśmy na mapie nad rzeczą, tryb bitwy poteczka. My jedziemy oczywiście za rzekę, tak jak medy, innego wyjścia nie ma na ten team. Zobaczcie, mamy Indian Panzera, T23, Kometa, LTTB, T71, Tigera 1. Wszystkie czołgi takie na wieżę, właśnie na rzekę, trochę żwawsze, oczywiście oprócz Tigera. Przeciwnicy mają dosyć trudny skład. Mają ISA 3, T28, AT15A razy 2, ISA, LTTB, Tigera 1. Skład stworzony bardziej pod miasto. Gdyby pojechali tutaj przeciwnicy w tej bitwie miastem, myślę, że mieliby o wiele większe szanse, niż jak zobaczycie zaraz. Pojechali tutaj do nas na flankę medów, co spowodowało to, że było im znacznie ciężej bronić się z kilku stron, z których ich atakowaliśmy, bo naprawdę oblężenie było ogromne. Tutaj ładuję Golda, Visa. Powiem wam szczerze, że ten czołg potrzebuje nieraz, żeby łupnąć z Golda, a i tak nie wyjdziecie na minus, bo ten czołg bardzo ładnie zarabia, tak jak ósemki, a jest o wiele przyjemniejszy niż granie na tych ósmych tierach. Tutaj zjeżdżają te dwie AT-15A, które stanowią nie lada orzech do zgryzienia. T-28 się na mnie patrzyło. Nie wiem, co sobie myślałem, że nie cofałem. Ale, no jak widzicie, jeszcze nie strzela. Dopiero teraz powinno strzelić, o ile dobrze pamiętam. No widzicie? O, dopiero teraz kolega strzelił. Wieżę tego mojego pojazdu jest dosyć stosunkowo ciężko przebić. Tutaj jak widzicie obijam AT-15, znowu tutaj dostałem rykoszet od LTTB w dodatku. Kolega i ja jesteśmy już dosyć mocno obici. Co do samego pojazdu, mam nagraną na nim bardzo fajną bitewkę, gdzie wykorzystałem jego atuty, więc ją wam niedługo zaprezentuję w recenzji. T23 E3, gdzie powiem jego plusy, minusy oraz ogólną opinię o czołgu. Co do bitwy jubileuszowej. Jak już mówiłem, 2000 bitwa kolegi. Nie jest to jakaś specjalna bitwa, jeśli chodzi o nasze wyniki. Typowy randomek, nie zagraliśmy jakoś mega dobrze, bo tutaj było dosyć ciężko. Kolegę ubił T28, który wyjechał tylko po to, aby go dobić. Typowo na randomkach. Ja was zostawiam z końcówką bitwy oraz rezultatami. Mam nadzieję, że spodobał wam się jubileusz kolegi. Zapraszam do pisania do mnie w sprawie waszych jubileuszy. Jak najbardziej wciąż nagrywam. Oraz do obejrzenia reszty filmów, które niebawem wrzucę, bo zapowiada się naprawdę dużo fajnych filmów. Już wam tutaj zaspoileruję tym, co byli cierpliwi i oglądali do końca, że planuję zrobić czteroczęściowy poradnik do T54, gdzie pokażę cztery asy pancerne na tym właśnie czołgu. Wszystkie jego zalety i wady zostaną omówione. Cztery bitwy, w których jest dokładne wykorzystanie tego czołgu na każdym terenie. Więc naprawdę zapraszam.
Po obejrzeniu tych czterech odcinków na pewno będziecie wiedzieć, co zrobić z waszą T5 czwórką, jeżeli nie za bardzo wam idzie. Jako ciekawostkę tego odcinka zostawiam wam do przeanalizowania jeszcze raz, jak ten IS-3 się ode mnie odbił. Jak właśnie widzieliście, Magia T23E3, który bardzo fajnie łapie czasami na gąski. Do zobaczenia, cześć!